Yeah.
nie mi głupuszu ładne. Nie, 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 nie
Thank you.
Ignacio. Come on.
No daliśmy z siebie wszystko, tyle ile mówiliśmy. Trochę zabrakło pary. Jesteśmy zawodnikami strawy, teraz jesteśmy w trasie okresu przygotowawczego. Mam bardzo ciężko, pracujemy, nogi są ciężkie i to chyba w drugiej połowie było widać. Akurat zespół przyjezdny jest na obozie, na innym etapie są przygotowani i niestety fizycznością nas trochę przewyższyli. No i widać, bo dzisiaj jakoś tam szczęście nie dopisywało.
taktycznie oni byli dużo lepsi od nas, bo jeden na jeden ja się nie czułem dziś jakoś słabszy, czy fizycznie, ale no te detale, to co na futsalu, te stałe fragmenty gry, rozgrywanie piłki, schematy, to gdzieś u nich urowało rzeczywiście. Oni taktycznie już zaczęli, mieli wynik, wycofali bramkarza, grali wysoko bramkarza, robili przewagę i sobie tą piłką ganiali nas tak naprawdę, tak? Czyli wyszło doświadczenie halowe. Co tu dużo mówić po prostu? No daliśmy z siebie wszystko, mam nadzieję, że kibice wyszli zadowoleni, mimo tego, że przegraliśmy, to trochę radości im sprawiliśmy i mam nadzieję, że za rok może spróbujemy jeszcze raz. No właśnie, a co teraz? Co się teraz będzie działo? W tym momencie już odpadliśmy, także byliśmy, to już jest koniec, tak, przygody naszej i no tak jak mówię, spróbujemy, może za rok się zbierzemy jeszcze raz i spróbujemy jeszcze raz. No ale słuchajcie, no warto było dojść do tego momentu, choćby świadczą o tym te trybuny pełne i ten doping. Dokładnie, na pewno było. Oddaliśmy z siebie wszystko i kibice na pewno byli zadowoleni z nas, moim zdaniem. Troszeczkę nie zasłużyliśmy na taki wysoki wynik, ale to jak właśnie kapitan drużyny powiedział, no, jesteśmy akurat w ciężkim okresie przygotowawczym i to, co było, naprawdę było widać. Tutaj drużyna z Białegostoku jest już, właśnie powinna łapać formę. Z tego, co pokazali nam, złapali już tą formę. No i wyższość pokazali swoją. Może wtrącę się do wam, że akurat bramkarz, który w drugiej połowie wszedł, to jedzie 30 stycznia na Mistrzostwa Europy do Słowenii. Także oni są naprawdę przygotowani. Jeden ich kapitan, a zarazem trener grający również jest w tej kadrze szerokiej. Także no widać tą różnicę. Ja powiem jeszcze, akurat jeszcze chłopaku nie mówiłem. Plus takiego meczu jest, że akurat o Pawła się pytali i Pawłem są zainteresowani, żeby grał z nimi full starze. Także myślę, że Paweł jak wyjdzie z szatni, to będą z nim rozmawiali i może akurat się dogadają. No ale słuchajcie, skąd te takie właśnie u was smutne miny? No właśnie, przecież to są zawodnicy i chyba to jest drużyna wysokich lotów, ale wy naprawdę dzielnie walczyliście. No ale nikt nie lubi przegrywać. Każda porażka boli, nieważne, czy się gra z jakimś dobrym zespołem czy słabszym, ale to boli po prostu, tak? Także jakiś niedosyt... Nic nie stworzyli, a tak naprawdę stworzyliśmy tę sytuację, nie mieliśmy szczęścia. Jeżeli byśmy naprawdę nie stworzyli żadnych sytuacji, bylibyśmy naprawdę gorszą drużyną, gdzie w pierwszej połowie myślę, że nie byliśmy gorszą drużyną, no to było może to inaczej, a jednak jest taki niedosyt malutki, no ten wynik wysoki, ale jednak mogliśmy inaczej popracować na tym boisku i zrobić inny wynik, no ale niestety. No, no wiadomo, no, zespół nieobliczalny, tak, z boiska, także nie wiadomo, z czego mieliśmy się spodziewać dzisiaj. No i na początku trochę postawili nam trudne warunki, było ciężko, ale z czasem, jak jednak doświadczenie nasze futsalowe, tak, i taktyka wygrały, no. No ale miałam wrażenie, że w pierwszej połowie ten poziom był nawet trochę wyrównany, co? Myślę, że tak, no. Postawili ciężkie warunki, bardzo silny fizycznie zespół, ale wytrzymaliśmy to i myślę, że pokazaliśmy charakter. Lubicie wygrywać? Kto nie lubi, każdy lubi wygrywać. Ale wy zdajecie sobie sprawę, że jesteście mocniejsi od drużyny z Korsz? No na pewno, no trochę już no jesteśmy drużyną, która gra tylko w futsal, tak, tu chłopaki zebrali się z boiska, fajną drużynę sobie zebrali, tak, pierwszą rundę przeszli, nieprzypadkowo, na pewno początek był ciężki, ale pokazaliśmy to nasze doświadczenie, tak, które już zebraliśmy w tej ekstraklasie. Mocne, tak, ciężkie warunki nam postawili, fizyczną szczół, także sędziowie troszeczkę też na dużo pozwalali. W futsalu tak się nie gra jak na trawie, no każde jakieś wypchnięcie łokciem to jest faul, no może stąd też drugą bramkę to straciliśmy. Ta piłka troszeczkę, mówię, my przyzwyczajeni jesteśmy do tych piłek selecta, a te jednak te piłki jakieś to w ogóle mniejsze, także nam ciężko było wejść, w pierwszą połowę się zaadoptowaliśmy dopiero i w drugą już się przyzwyczailiśmy do tej piłki i wszystko poszło po naszej myśli, no. Dobrze, i co dalej teraz? Co dalej? No 1-8, tak? Mamy teraz, no przeszliśmy, także gramy tutaj. Chciałem pochwalić, piękna hala, cała hala kibiców, także fajne warunki, no. Myślę, że na taką halę czekamy w Białymstoku, no bo gramy po szkołach, także tu jest czego zazdrościć, no. Tak naprawdę jestem pełen podziwu, gratuluję chłopakom, dostarczyli nam naprawdę wiele emocji fajnych, zresztą widać było po reakcji na trybunach. Świetni są naprawdę i to myślę, że w przyszłym roku zaowocuje doświadczeniem, no przecież przegrać z takim zespołem właśnie, no to, który gra w Ekstra Lidze, no to naprawdę, no, trzeba być pełen podziwu i no, liczyłem na niespodziankę, tak jak każdy z kibiców tu nasze ze strony Korszyniaków. Ale no, tym razem tej niespodzianki nie było, ale naprawdę jeszcze raz chcę podziękować i chłopcom z Korsz, i chłopcom z Kętrzyna. Pokazali kawał świetnej piłki halowej i cieszymy się. No, myślę, że Białystok dowiedział się o Korszach i to jest świetna promocja.